Hej wszystkim, jestem Bodzi the Worm. Przedwczoraj kupiłem sobie mikrofon, więc wypadałoby mi nagrać choćby jeden polskojęzyczny film, do którego bym podłożył swój głos. Dzisiaj zagramy w Mugen. Mugen to taki silnik, w którym można zrobić różne bijatyki z różnymi postaciami, nie tylko z bijatyk, lecz również z różnych, na przykład anime, kreskówek czy czegoś tam. Oficjalnie Mugen powstał w roku 1999 przez Elekbajta. Już w 2009 roku... Na początku to były takie wersje dla różnych twórczości o trochę niższej jakości. Po kilku latach ludzie zaczęli robić różne postacie, areny, screenpaki jeszcze lepszej jakości. Od roku 2007 ludzie zaczęli używać taką wersję WinMugen, która nazywa się WinMugen Plus, i dzięki temu mogły arenki o wyższej rozdzielczości działać normalnie. Potem po dwóch latach Elekbajt zaczął tworzyć Mugen 1.0, dzięki któremu wszystko mogło działać lepiej. Ostatnio to Elekbajt pracuje nad wersją Mugen 1.1, w którym będzie możliwość zoomowania, gdy postacie walczące ze sobą będą daleko od siebie. Dobra, czas się wziąć do walki. Jak nie będę, jak język mi się planta. Mam ponad 1000 postaci. Tyle postaci uzbierałem odkąd, gdy w roku 2009 ściągnąłem Mugen jeszcze raz. Od kogo będę zaczął? Może od Ryu? Pyszna kawusia. Oj, chyba nie jestem na to przygotowany. Is about to explode. Fight! To dobrze buja! Zaraz do tej pory! Ten zielony stworku z dziubem. Ten koleś przypomina mi jedną z postaci rzadko spotykanych w bijatyki. Blood Warrior, który jest jakby dystansu Mortal Kombat i Samurai Shodown. Zaraz wysadzić po ryju. Hadouken! Horyuken! Ten pan se bujek! Hadouken bujek! Hadouken! Zazwyczaj w arcade runach ustawiam ilość walk na 12, a wygrany w nich jest 3. Lecz tym razem ustawiłem na 2 wygrane i 20 walk. Która będzie kolejna postać z kolejnej nieznanej bijatyki, której nawet nazwy nie znam. A to jest to! Hadouken!
Fuck you. Live and let die. You suck. Fuck you. Pyszna kawa. Dobra, przejdźmy do rzeczy. Jestem tak wkurzony, że łzy Liu Kanga. This battle is about to explode. Live and let die. Fight. Bomb for you. Yeah, przecież. Patykę. Zaraz sobie patykę w duchu. A właściwie kijem. Dobra, czas na fatality. Próbuję jeszcze raz. No. Fatality. Yes. Big. Live and let die. Fight. What up? Zabić taki cichy stara. Tak cichy zaraz głośny. It's this. Finish. Wpierdol time. Jak cię wykicham, to się zakicha. Widzicie, jak Shang-Chi zwraca uwagę, patrzy na nas walczący? Ech.
właściwie w postaci Multi Blada w wersji Act Cadenza. To mają bardzo trudne. To niewiarygodne. Myślisz, że jak kupiłeś sobie krewkę, to jesteś tylko zarbista. What? Jest finishem, a ona jeszcze się ruszała. Shut your ass up. This battle is about to explode. Fight! Ciekawy skin tym razem. Walka z tym pikniesz. Aha, teraz będzie dochnął Ksiki, który nawala mocno, tyle że bez nożyka. Fuck you! To proszę cię, potem nawet bez nożyka. Robi to, że wszystko było zgodnie z jego planem. Podrówał plan, niech mówi. Nie! Nie! Kurwa! Zaraz ci te twoje rączki połamie, a twoje bryle powybiję. Zbieraj swoje giry stąd. Jeden fałszywy ruch i mam przejebane. Nie,
You suck! Dobra. Skoro walczę z Dr. Shiki, to ja wybiorę Nanae Shiki. Nanae Shiki właściwie jest prawdziwą jaźń. To jest prawdziwą formę. Atak zaskoczenia! Ciao! Atak zaskoczenia! To była dość zacięta walka. Przykro mnie, czarodziejka z Plutona, ale Pluton mi się prawdopodobnie przydał bliskie, tak myślę. Albo po prostu nie zalicza się już do plan. Tak, Brady. Live and let die. Fight. Can you? Attack that Kutanya. KO. Mata moza na ile. Nuda. Nuda, nuda, nuda. Kajsuka i Buki w wersji creepy. Gameplay last play. Is about to explode. Fight. Kick back.
Kolejny będzie walka na mnie. Ma to może na mnie. Potagaj się. Live and let die. Fight! Atak zaskoczenia. Ale zaraz już właśnie. Zaraz rejdź. Tak sobie powalczyłem, że zapomniałem, która to walka będzie. Kapitan Commando! Is about to explode. Fight! Też była perfekta, mimo że ta kapitan komando ma motyce, a ja dzięki poprzedniczy. Orchid. This battle is about to explode. Fight! Live and let die. Fight. Kurde, no, chciałem zabić Arkdyfina. KO! Kore ni te shūryō de gozaimasu. Ciekawe, kto następny. Opty! No to sobie powalczymy. Opty! This battle is about to explode! Fight! Eta nie pluć! Mocny jest! Mocny! Kyokushi Nanaya Pik! Kyokushi Nanaya Pik! Live and let die! O, udało mi się zabić Last Arka! Leta mi walk tym swoim ogonem. Ale nie, nie?
atakują mnie obcy! Fuck you! This is gonna be a match to remember. Fight! Co tam? Alię! Dobra, kawał. Ma to może na imię, nie? O tak, nie. Soundtrack, the fighter's history dynamite, Carnes, the revenge. This battle is about to explode. Fight! Can you hit? Ale idź pierdolę. Ma, tam nie? Live and let die. Fight. Chciał się podładować? Come on! This battle is about to explode. Fight! Dawać mnie kiedyś z innymi tego wejścia. A nie same słabe uszy albo tych przesadzonych M. Live and let die! Jakiś 8 lub 16 bitowy Dolcy. Live and let die! Fight!
This battle is about to explode. Fight! Zostałem zmiażdżony przez automat z grą Killer Instinct. Fatality. Za te fatality masz bryl. Jeszcze grać na zajęcie. Czekaj z tym zimnym. Ciekawy ten herb. To zaktualizowana wersja Tetsuya Togiego. Jego AI jest znacznie mocniejsze niż AI tej starej wersji. Dobra, chciałbym się zachować.
przyjemniło mi się granie na Neoshiki. Także Ferrego Bogarda w wersji Mark of the Wolves. Jest to moja ulubiona wersja Ferrego Bogarda z serii Fatal Fury. Spróbuję jeszcze raz. Get serious! Jest super. Jeśli jak jesteś mobiam, to jest taka fajna, prawda?
taka jakby podwójna arena. Jedna arena zmienia się na drugą. Perfect. Okay. Ciekawe z kim tym razem będziemy walczyć. Aha, Arkuid Brunstud. Tylko że z gameplay typu Capcom. O, walczymy z polskim Sejmie. Ale jaja. Ale ja. Przy ulicy Wiejskiej. Podłowa, babo! Fuck you! Are you okay? Bust the wall! Fuck you! Kim tym razem będziemy walczyć? O! Axel Stone, The Streets of Rage! This battle is about to explode! Fight! No bez jajozy. Mało brakowało. Dobra, czas puścić jej w pierdol. This is gonna be a match to remember. Fight. I my z kim baseballowym? Kim baseballowym? Skoro nim,
Nie ma innego wyjścia. Ja teraz próbuję nic z łukami. This battle is about to explode. Fight! Ileż można, ileż można! Brr, brr, brr. 0% dość. Fuck you! Jak tak dalej pójdzie, to ja rzucę na ciebie bombę atomową. I nie będzie stąd ucieczki. Nazrę się tym. Zaraz babo. Rasz plon. A ty co, Geese Howard, że reputeny dajesz? Finisher! Chujki w dupę! To może spróbuję jeszcze raz. Kto cię przekupił? Donald Tusk? Łapy mnie za szyję! Fuck you! O, teraz to naprawdę jestem wnerwiony. Akane Satomura zrobi ci pierdol. Nie tylko tobie. Przy ulicy Wiejskiej. Nie, teraz będzie z tym wigorem nawalać tyle, ile jej się podoba.
battle is about to explode. Fight! Stichaj! Teraz jestem forny. Wygor, rygor. O, już jeb z warkocza. Live and let die. Fight. Co, my się nazywać samym? Mam takie wrażenie, to jakbym walczył z Donaldem Tuskiem. Fuck you! This is gonna be a mess to remember. Fight. Dychaj, assholu. Tylko ja mam prawo tak naparzać. Jest! Czy uda mi się, uda mi się, uda mi się, uda mi się? Jest! Nareszcie. Teraz będzie ktoś z milionowych gier typu Mortal Kombat Project. Teraz to będzie Leviathan. This battle is about to explode. Fight. Ta arena. Mózg rozjeba. Zostaw mnie ty kupo złomu. Finish it! Live and let die. Fight. Trochę prawa dłoni. Dłoni. Leviathan odciemił boleści. Bong! 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 Jam. Wydaje mi się, że zbliżamy się do końca swojej milionowej wyprawy. This battle is about to explode. Teraz walczę z wersją jednego, który ma być do milionowej gry. Capcom vs. The World, który jest tworzony przez Sean Altriego, który robi świetne milionowe postacie. Nie chowaj się w tym swoim jajku, bo się zadusisz.
finish it! 0% witalności. I po problemie. No to już koniec tej naszej mitronowej wyprawy. Chciałem pokazać, jak wygląda Mugen. Właściwie to używam Crunchback zrobiony przez Age Loadera. Jest to Ultimate Motherfucker Mugen Completion. Taka wersji 2011. Pokazałem wam mój częsty problem robienia arcade runów. Często napotykam na albo na niektóre postacie, które mają zbyt słabe AI, albo na postacie, które mają zbyt mocne AI. Ja bym wam powiedzieć, że gram w Mugen od 7 lat. Dlatego nigdy nie byłem idealny w graniu w Mugen. Gram w Mugen jest od 2007 roku. I po prostu podoba mi się ten silnik. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że spodobał wam się mój film. Mało kto robi. Ogólnie to mało kto robi mugenowe filmy, które są komentowane przez polskich użytkowników internetu. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.